Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wasteland 3. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za komentarze, że w sumie w komentarzach było, że zdziwicie się, czemu Lucia została u nas. Natomiast nie wiem, no spoko. Natomiast faktycznie po reloadzie gry śmiało tutaj wszystko już powróciło do normy. Tu gościu jakiś leży. Właśnie a propos Lucji, niech podbiegnie. O. Chmury lecące na zachód. W łóżku leży złamany, dobrze. Myślałem, że załamany. Złamany stary mężczyzna, umierający od licznych poważnych ran i oddychający wyłącznie dzięki sprzętowi medycznemu. Gdy do niego podchodzicie, jego oczy zwracają się w waszą stronę. Who's there? Removed my captors. Good. Now take me out of here. I must die under the sky. Under the sky. Kim jesteś? It is not mercy that keeps me from killing you. For not knowing my name, my body betrays me. Betrayed me. I am clouds drifting west, leader and prophet of the Godfishers, slayer of unbelievers. Unbelievers. Of a thousand. Holy. I've heard of this guy. Everybody who fought in the Plains Wars knows what he did. He's killed more people than hunger. No spoko. Sorry, to nie nasz problem. Nie, czemu tu jesteś? Cannon's daughter turned my people against me. They beat me. Broke my bones. But I escaped. Pamiętajmy, że jesteśmy cały czas pod pałacem tego Buchanana, więc to jest faktycznie, jeżeli on tutaj został przechwytywany i jeżeli Buchanan wie o tym, że on tu jest, no to faktycznie nie wygląda to dobrze na jego... Znaczy... No wiadomo, o co chodzi, nie wygląda to dobrze, jakby... No właśnie. Here, may lightning strike him. Strike him. Jaką właśnie miałeś umowę z patriarchą? He paid me tribute so that I would not raid his lands. Men, women, he offerings for. Ofiary dla latawców. Gods. What? Are you serious? You think he is not capable? A man who rules with a hammer? You are lying! The Patriarch would never trade innocent lives for security. Believe what you want, girl. Patriarcha dawał wam daninę z ludzi. Not buying it. Never heard about anything like this, and I hear all the dirt. At least I think I do. Właśnie, jeśli wyjmiemy cię z łóżka, może zanim opuścimy ten pokój. Then end my life here. Better than waiting. No dobra, no. Shut off the machine. Gods, prepare my welcome. Dobra, już z nim nie można pogadać. Jedyną rzeczą, która trzyma tego złamanego starca przy życiu, jest aparatura medyczna. Dobra, wyłączamy. Stary człowiek krztusi się, walcząc o oddech, ale bezskutecznie. W chwili śmierci spogląda na was. Jego oczy pozostają otwarte. Dobra, słuchajcie. Mamy typa, natomiast to nie jest ten typ, którego szukaliśmy. Wspominam. Z pancerzem została otworzona, tu jest skrzynia z amunicją, no właśnie. Mamy wytrych, mamy mnie, który już umie zamki otwierać na 8C. Zbiornik azotu. Wiecie co? Podejdźmy tu wszyscy. Kurczaki, świnia też.
Nie wiem, czy to jakieś pułapki są, czy co. Zaawansowany magazynek, słuchajcie. Punkty akcji by przeładować, natomiast rozmiar magazynka minus 1. To jest spoko, to dojść na 8 w ogóle. Dobra. Trzeba by faktycznie pójść te modyfikacje. Nie będę tego przeczytywał. Wszystkim członkom drużyny plus 5, elegancko. No tak, bo tu jest kurde za 8, nie? Otwieranie zamków, więc tu muszą być ciekawe rzeczy. Zbiornik azotu, tu. No dobra, według mapy nie ma tu już nic, tu patrząc na minimapę, więc spadamy z powrotem. Tu były te miny, trzeba to uważać. No. Tu były te miny, tu trzeba uważać. Jaro, weź mnie, stój. Jaro, weź mnie. Weź mnie lecz, kurde. Bo umrę. Sekundy. Dobra, moment. Czy mamy jakiś antidotum? Mamy. Bo mieliśmy gdzieś... Kurde, tutaj... Nieskazitelnie czyste. To był w jakimś tym... Ryan, ociekły czas. Snickersy. Chyba mieliśmy. O, właśnie jest. Usuwa zatrucie. To moment. Użyj przedmiotu na sobie. Lucia też użyj. Zobaczymy jak zresztą. Świnka dostała. Ro. Można poleczyć świnkę? Można. Dobra. Ile to kurde trwa jeszcze? Jeszcze 3 razy. Wydaje mi się, że damy radę. Mamy sporo tych apteczek, więc poleczmy. I szeryfa. Jak kurczak? A kurczak jest ten. Jest cyborgiem, więc nie działa na niego trucizna. No dobra, Jaro, też się polecz. Dobra. To była taka sytuacja. Niecodzienna, powiedzmy. Uważaj na ten. Na minę i sam wdepnąłem. Ale mamy rozbrój materiału wybuchowe. Wcześniej nie miałem. Chyba teraz mieliśmy poziom, nie? Łapka rozbrojona. Różna roślinka. No dobra, tutaj są te potykacze. Rozwalone. Dobra, czy jesteśmy gotowi na wejście tu w ogóle? Wiecie co? Ja sobie zapiszę. No. Dobra. Najemnik rewolwerowy. Najemnik rewolwerowy 205. Tu jest piłoszczęk. Pancerny kordaj. Tego mamy właśnie dziabnąć. Tu można by pierdyknąć rakietę i tyle. Za stołami, tu się za tymi po tego. Jaro. Idealnie. Hej! Zaraz się uśmiecha. Ej, Kordaj, spokojnie. Na ta rakieta poszła, czy nie poszła? Dobra. Nie poszła. Jaro. Kurde. Elegancko. Jaro to jest jednak człowiek, rakietowiec. Ty jesteś kucnięty, nie? Tak, elegancko, wiesz co? Weź się broń tu, w tym miejscu. Plewan, kogo ty widzisz w ogóle? Właściwie to tak. Juan Pablo. No właśnie, kurde. To tu jest rewolwerowiec. Tutaj mamy to niby. To jest najemnik komando z poza zasięgiem. Wiecie co? No można by... Lebana. 79%. Tu jest nie wiem ile. Dobra, wiesz co? Podbiegnij tu. Mamy tę wyrzutnię fretek, ale to... Trzeba potrzebuje. Osz! Kurde. Okej. Okay. Wiesz co? Schowaj się, plewan, dalej. Z tyłu, w sensie. Tu jest Lucia, która musi podejść, ale kurde...
Ale gdzie ona może podejść tak naprawdę? Tu. Ale tutaj się nie schronić za tym. To nie jest pan... nie jest ten? Dobra, podbiegnijmy tu. Juan Pablo. Poza zasięgiem. Więc włączymy sobie tryb obronny. Ja mogę podbiec tu. Co mam kuszę w ogóle? Więc mogę podbiec i go skuszować. Okej. Mogę przeładować ewentualnie. No. Jeden punkt akcji został. Dobra, pójdziemy w obronę troszeczkę. Szeryf. O, tutaj został szeryf tylko, nie? Więc to, dobra, podbiegnijmy tu i włączmy tryb warty. Mhm. A tam snajper jest. Łap! Au! Minus 20%. No można by go uwolnić i tyle, ale... No właśnie, pytanie, czy pleban w tym momencie... No właśnie też mi pisaliście, że tam od 6 metrów i tak dalej, no ale to... Dobra, podejdźmy tu, tak czy inaczej, nie? No i kwestia jest tego, że zaznaczam... Moment. Zaznaczam to... No ale jak go zaznaczę, to, to strzelę do niego. Pytanie, czy musiałbym mieć jakąś inną broń, czy co? No właśnie. Dobra, strzelmy go. Życie chodzi tanio, dokładnie. 44%, 30-58%. Gościu jest, kurde, schowany. Punkt akcji został. Lucia. Lećmy tu. On Pablo. Mamy z bliska niby też strzały, stąd jest taki bezpośredni, nie? Dobra, podbiegnijmy tu faktycznie. Nie trafię go? Nie, no trafię tylko. Powolnienie. Kurde, co tu się dzieje w ogóle z tym typem? Podbiegnij tu. Zasackuj się. Jeszcze mamy plebana i w ogóle. I szeryfa, żeby tego zdjąć. Co z 52%? Powinniśmy mieć szansę. O właśnie. Zadziałania w tym temacie. Zostawimy sobie jedną akcję. Lucia. Ona jest tutaj, więc niech zostanie. Trzeba go szybko, kurde, uwolnić. Dobra, trzeba tam wpierniczać. O kurde. Dobra. Jaro. Się nie zastanawiaj. Napierdzielaj. Za mało punktów akcji. Bo żadnych ciekawych rzeczy nie mamy. Mamy tego. 25 obrażeń. Dobra, wypisę piwko w międzyczasie. Wreszcie to piwko trzeba wypić, nie? Kiedyś. Tu jest rewolwer. Dobra, Lucia. Wpadaj. Zabij typa. Git. Proszę się w razie W. Tu mamy plebana.
Znaczy, można by przejść w sumie tędy. Powiedzmy, że można było. Kiedyś przejść. Tu jest szeryf. To rzucił tego. Jeszcze 9%. Dobra. Zdechł był. No, jaro. Bang. Czy punkty akcji? No można by... Na poziomie 9. A to ewentualnie można by poszukać klucza tutaj, nie? Ale... Bang. Pancerny kordajt. Mam nadzieję, że zamierzacie mnie uwolnić. Cze. Najpierw musimy znaleźć klucz. Sprawdźcie u ochrony. No ja wiem, spokojnie. Sporna książka. Złomki. Jest klucz. Z celi kordajta, 69 dolców. Złomki, zegarki, złomki. Dobra, ale mamy. Zanim cię uwolnię, to ja tutaj za parę pytań zadam, nie? Dzięki za ratunek. Kim jesteście? Przysłała nas Angela Dead. O kurde. Podobno możesz mieć jakieś brudy. Dirt on Buchanan. I am his dirt. That's why he been. W ogóle taki opancerzony, nie? W sensie scyborgizowany. I am warlord of the Scar Collectors, greatest slavers of the Colorado Plains. When the patriarch came east to put us down, we gave him more than he bargained for. Stopped him cold. I know he tells his people he secured his borders by beating us. Makes himself out a real hero. Bullshit. He made a deal. Gave the Scar Collectors, Piassos, and Godfish's money and supplies to hunt east and keep the smaller gangs out. Oj kurde. I don't believe you. The Patriarch would never do such a thing. You wouldn't believe what your Patriarch would do. No. To, co gościu mówi, brzmi sensownie, nie? Więc chcesz się zemścić, tak? And his daughter. He stole my honor. She stole my army. Happened right after she failed to take her daddy's throne. Ran our way, and pretty soon realized she could turn our gangs against us by telling them about the deal we'd made with Buchanan, which we'd kept secret. She told them we'd settled for table scraps when we could have had the whole of Colorado. That we'd become guard dogs when we could have been kings. No, w sumie tak. So the gangs rose up. Star the dreams overthrew clouds drifting west to lead the Godfishers. Let Chirito kill Slapstick to take the Piassos. And that rat Steel Trap jumped me and sold me to a bauxite mine. Now he's running the Scar Collectors. No, czyli wszystkie gangi mają nowych przywódców, nie? Not for long. Bo się zbuntowali. Jak dotarłeś tu? Another stupid mistake. Wasn't hard escaping the mine. But then I ran to Buchanan, asked him for help taking back the Scar Collectors. Promised him I'd capture his daughter for him, rein in the gangs. He told me I was weak and useless. Threw me in here. Well, I was weak. I let him distract me from my destiny with easy living. Jak się masz plan, jak cię wypuścimy? Once I take back the gangs from Liberty, I'll lead them east.
away from your pretty little city, and use them to once again become ruler of the Wakarusa Redlegs, and then all of Kansas, as was ordained. No spoko, tylko nie wiem, czy mogę mu wierzyć, że tak zrobi, nie? But there's one thing I gotta do before I leave. No właśnie. Chodzi o to, żeby nie nadziewać głowy patriarchy na pal jeszcze. No bo tak naprawdę nie wiadomo, co tu się kurde wydarzy, nie? Dodatkowa spluwa. Mamy najpierw kilka pytań. Jak człowiek, który bardzo ceni sobie wolność, zostaje handlarzem niewolników? Co to blizny na twojej klatce? When I was born, my mother carved 12 lines into me, symbolizing the 12 trials I would overcome before I ruled all of Kansas. I've been crossing them out ever since. Once I take back the Scar Collectors, I cross out the 11th. No dobra, właśnie, jak człowiek, który tak bardzo ceni sobie wolność, zostaje handlarzem? To be free, then he'll be free. If he's a slave now and doesn't think that's his destiny, then he should fight for it. Like I have. To masz to ramię z wyrzutnią. Without modding yourself. Part of getting jumped in. I chose the arm. Spoko. Dobra. To zadecydować. Właśnie kurde, nie wiem. Nie pozwolimy, byś żył. Nie zdajemy się z handlarzami niewolników. To może być właśnie a propos Lucy, nie? Pójdźmy każdy w swoją stronę. No właśnie, nie wiem. Wiecie co? Pójdźmy każdą w swoją stronę. Ja wiem, że może tam jakiś ten wybór stąd byłby lepszy, ale no RPG-uje, więc mamy Lucię, która nie lubi handlarzy niewolników, natomiast no puścimy go wolno. I tyle. Adios. Dobra, otwórzmy te drzwi. No i chyba tyle, nie? No chyba, że z nim można jeszcze zagadać. No przecież ten. Fine. No to idź. Adios. Dobra, tutaj mamy jeszcze te, co wpadłem w nie. Może jeszcze jakieś będą. Co obrzydliwe? No przecież nic tu jest. Co tu jest obrzydliwego takiego? A kibel? Łód! Aha, to był ten cestus piłostrzałem. Pancerz dzikusa. Pancerz 7, słuchajcie. Maga na siła 5. No. Może być niegłupie. Zaraz zobaczymy. To się przyda. Bo ja mam pancerz plus 1 i tego twardziela. Tylko pytanie, czy tego twardziela potrzebuję. Tylko nie mam siły. Kurde. Wiadomo, że jarom, ale pancerz 7... To jest pancerz 9, więc nie do końca. To jest pancerz 6, ten jest pancerz 5 i głowa 5 i 6, więc nie. Pancerz 5. No właśnie, kurde. Są te same? Nie. Wymaganej siły 5 właśnie jest, no. Nie wiem, czy nie, no szeryf ma... Nie, nie mamy. Nie mamy niestety. Przeciwna nauka właśnie, a ty, pleban, nie miałeś mieć przeciwnej nauki na 6? Nie masz przeciwnej nauki na 6? Dobra, na 4. Natomiast ja mam poziom koordynacji. Mógłbym wziąć siłę na 5 i sobie tamten pancerz przysposobić. Bo koordynacja... No. No, tak zrobimy. No twardziela nie. Otwieranie zamków też nie. Mam broń automatyczną, którą muszę wziąć. No, muszę wziąć. Żeby móc używać lepszych karabinów później. No natomiast... okej. 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 Helm dzikusa to jest pancerz 5, mamy pancerz 4. Wiecie co? Zostawimy ten sobie ten pancerz. To były nogi, nie? Nagolenniki. Pancerz plus 1, to jest pancerz plus 5. Dobra, będę takim cyborgiem trochę. Arkusze cienkiej folii tworzywa sztucznego zwisają z zakrzywionego metalowego pręta. Pierwotny wzór wyblak i skrył się za zgromadzoną od dekad pleśnią. No dobra, słuchajcie.
To jest wszystko przeszukane, tutaj jest ten, tu korda i tu bzdurki. Natomiast z tyłu, jak widzicie, jest coś się dzieje. Trzeba tutaj wrócić. Dobra, kordajcie. Nie wiem, co o tym myśleć, powiem szczerze. Oho! Look alive. Whoever took out the other shift could still be around. No właśnie, kurczaki już przybiegły. O cholera, to sławni. No i co? Uciekli czy co? Wiecie co? Poczekamy chwilę. Niech wszyscy przybiegną. Skrzynia z alkoholem. No właśnie, bardzo kurde mi brakuje tego, żeby można było sobie zwyczajnie. A tu miałem zejść, no. Bardzo mi brakuje, kurczę, oddalenia większego. Niestety. To jest kawałek złomku, tu jest maszyneria. Tam są te robaczki, co wiemy. Tytanowy czub, modyfikacja pancerza, spoko. Który ten? Nie, na trójkę wymaga tylko. Odporność na efekty stanu, odporność na efekty krytyczne. Dobra, masz ten. Ja mam ten jakiś modyfikator. Efekty stanu 48. Dobra, dzięki. Jako, że przywódcą jestem, no to sobie ten. Tu gdzieś były te... te robaczki. O! O! Żabolicy. Moment. O kurde. 433... 351. Pytanie, czy tu jest... dobry pomysł w ogóle wchodzić, wiecie co? Pójdźmy tu szeryfa Kwona, który ma... właśnie prowiant, lodoskoczek. Znaczy, czy tu można by coś na przykład wziąć, coś otworzyć, coś wiecie... zahachmęcić. Gdzieś wyżej, tu są drzwi, o. I co? Czy drzwi po prostu z drugiej strony? Wymaga zasilania. Tu. No ale tu byliśmy. W sensie byliśmy. No byliśmy, tutaj był ten, nie? Schowany, ale... czy tutaj był jakiś... zasilanie, coś, którędyś... tu jest skrzynia z bronią, na pewno tam nie pójdę. Broszura. Skrzynia z granatami, spleśniały prowiant. Powiem szczerze, o tu jest save w ogóle. Nie no, to save to sobie otworzymy, no. To nie problem. Dobra. Jest i klik 19 jako Glocko 19. Szybki strzał. Spoko. Ten szybki strzał był dobry, powiem szczerze. Chirurdzy! Pierwsza pomoc o jedynce. Na jedynkę. Jarod na pewno się zainteresuje. On co prawda książek za dużo nie czyta, ale... ale pierwsza pomoc, słuchajcie, już jest bardzo wysoko. Spoczko. No i tego klika 19, półautomatyczny. Szansa trafienia. No chyba, żeby... o! Pan Pablo niech ma. Nie wiem. Słuchajcie, chyba żeby tu coś, kurde, kliknąć. No właśnie. To jest zalany magazyn, ale to jak mówię, no można by tutaj zrobić jakąś zadymę, ale pytanie czy chcę, bo jest miliard tych skurczybyków, którzy będą tutaj napierdzielać granatami. No. Więc chyba raczej... no bo tu. Przekaźnik elektryczny. No bo to raczej nie naprawi nikt, nie? Nie. Cechy mamy jeden punkt, na którym miałem się zastanowić jeszcze, ale chyba je sobie zostawimy. No chyba, żeby kurde... kondycję 35, unik większy, odporność na trafienie krytyczne, skróty nie. Bo tu jest ten generator, ale on działa, bo on był tylko do tych drzwi, nie? Więc... pytanie, czy coś tu jeszcze jest ciekawego w tym miejscu? No tu jest wyjście, nie? Na tyłach. Improwizowany szpital, no to byliśmy. Tam.
zielony magazyn, gdzie tutaj było wejście, ale to widzę w jedną stronę tylko. Bo tu jednak jest ten, nie? Zamknięty. Jakby dostać tutaj, kurczę, się... Jeśli gdzie tu można by naprawić cokolwiek, żeby ten zasilanie tu włączyć, no ale zasilanie jest jakby w całym bunkrze, nie? Więc nie wiem. No tu... Nie, no to był ten... Zbiornik azotu. Zło. No to teraz to widzę. Promień zmniejszający, słuchajcie, przeciwna nauka jedynkę. Ewolucyjne rozwiązanie wykorzystane w tej broni można byłoby wykorzystać na tysiące użytecznych sposobów, ale oczywiście najpierw musiało trafić w łapska trepów. Ilość amunicji 4. No to jest obrażenia od 5 do 6. Budowa wieżyczki. Pusty zbiornik. No chyba, żeby tu coś, kurde. Nie wydaje mi się chyba. Jest pusty zbiornik, no ale nie mogę nic tu zrobić, kurde, bo tu jest maszyneria. Tu jest wyjście. Wejście. Tu jest maszyneria kolejna, no ale to... Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Więc idę. No to jakich informacji się dowiedzieliśmy, słuchajcie? Takich, że... Słuchaj, wyjdźmy. Będziemy gadać na zewnątrz, może coś się wydarzy. No, także to się dowiedzieliśmy, także... O. Dead Red calling those November Cowboys one more time. Heard you met Ironclad Cordite. Przez ciebie zabiliśmy ludzi pracujących dla patriarchy. Wpakowałaś nas w kiepską sytuację. Tak, był zamknięty. No, nie do końca. Rozmawialiśmy z przestępcą pragnącym się odegrać. Jak możemy wierzyć w jego słowa? Jak możemy wierzyć w twoje? No właśnie. Nie jesteśmy niczego pewni. No, ale dałaś nam sporo do myślenia. Nie będziemy, wiecie... Wiecie, no, jednostka November nie zna Angeli Dead, nie? Więc... Wypuściliśmy go. Well, he'll probably head her way too. Maybe you'll run into him again. No, zobaczymy. Just keep helping the patriarch collar his kids. We're with him on that. Can't have a bunch of rabid animals running around loose, can we? Although, I guess he wants you to bring him back alive. We don't care so much about their condition. Fact is, Colorado will be a whole lot safer without him. The patriarch's heirs will always have a claim on this land. And from what I hear, they're even worse than Buchanan himself. Anyhow, I'll be in touch. Dead Red, over and out. Red Dead Redemption, dobra. No Jaro ma poziom, przejdźmy najpierw te poziomy. O kurde, tej siły sporo, kondycji sporo. Koordynacji, to są punkty akcji, szczęście. 2, 4, no właśnie się zastanawiam, czy tutaj... Wrażenia krytyczne. Jakość bojowa. Inicjatywa plus 20. Unik. No unik też nie jest głupi. Plus 15, kurde, to znaczy plus 3, plus 3, nie? Zatrafienia. Koordynacja. No Jaro musi być inteligentny w ramach napierdzielania pierwszą pomocą po obecnych. Natomiast, kurde... to już lepiej w siłę pójść, nie? Kondycji na poziom... Plus 3... No i to jest ładny taki ten... Zasięg rzucania... A, masz siłę. Są 3 punkty, ale raczej tutaj trzeba będzie zostawić to wszystko, walka bez broni. Nie, zostawiamy to. Cechy szybkowar, to jest duża broń, podgrzanie pojazdów wroga miotaczem ognia zadaje obrażenia od ognia wynoszące 40% kondycji maszyny w ciągu dwóch następnych tur i uniemożliwia pojazdowi wykonywanie akcji. To jest spoko. Walka bez broni, materiały wybuchowe. Cucenie sojuszników może ich dodatkowo wzmocnić. Używanie przedmiotów leczących zwiększa również maksymalną kondycję celu o 25% na 3 tury. No, spoko. Są te siewce terroru.
Ogień zaporowy na wzgórze. To są walki w zwarciu, ale... Wiecie co? To mi się podoba. Ta fizjoterapia. No, jak będziemy ten cucić, to będziemy mieć 6% na poziomie umiejętności pierwsza pomoc. No, a mamy ten, 7. To jest 42%, tak? Więcej kondycji przez jakiś czas. No. Wiemy to. Jaro, lecz. Pleban. Nie masz atrybu. A, ty masz tą cechę pojedynczą. To nie? I Juan Pablo. 2, 4. No to tutaj w ostatni punkt w inteligencję. Małą broń palną. Chyba weźmiemy sobie małą broń palną. Ze względu na to, że... Chociaż tu jest 5. No można by poczekać poziom. Bo mamy 4. Dostaniemy 4 punkty na poziom, nie? Więc jeden zostanie teraz. No. Weźmy małą broń palną ze względu właśnie na używanie innych broni palnych. W sensie małych broni palnych, ale... no i tyle. Dobra, kochani. Co wiemy tak naprawdę? Że patriarcha dogadał się z wataszkami, żeby po prostu będzie tam płacił w niewolnikach i tak dalej. Żeby zostawili ziemię Colorado w spokoju. Jaki Dorseyowie mieli z tym wszystkim związek, nie mam pojęcia jeszcze. No ale w sumie... No wiecie, jakbym był... nie tyranem, tylko kurczę... przywódcą Colorado, no to też chciałbym się dogadać z różnymi tam wataszkami, żeby zostawili może tutaj w spokoju. No pewne rzeczy wiecie, no trzeba jakby robić dla swoich ludzi, nie? Dla swojego miasta, które nie są czasami, wiecie, prawe i tak dalej. No zwłaszcza jeżeli nie mamy ludzi, którzy mogliby odeprzeć te ataki wszystkich, wiecie, wataszków i tak dalej, więc to jest... myślę, że patriarcha nie zrobił aż tak źle. Będziemy mu patrzeć na ręce, ale nie zrobił aż tak źle, jak się może wydawać według mnie. No, także... no nie wiem, no mamy, słuchajcie, ten. Mamy Kodiaka. Mamy Kodiaka i... Gipersami w Denver. No. Trzeba by pojechać do Denver, wydaje mi się, bo nie mamy chyba... Strzeliłeś pustkowi. No, to jest chyba jedyna taka misja. Bo tutaj... nie będziemy tego robić. Repertuar. Znajdźcie stary bunkier armii potworów i trzymane w nim taśmy. A, i ten bunkier tych. Szkoda, że nie mogę po prostu wyjść stąd, nie? Żeby zobaczyć mapę tego. A, nie ma mapy Colorado, dobra. No, także po prostu wyjedziemy sobie, kochani, w następnym odcinku na drogę. No i pojedziemy gdzieś. Niestety chyba nie stać mnie na... gdzie mamy tego? 1995. A tam potrzebujemy chyba 2 skawałki. No można by sprzedać jakieś bronie, coś. Co też trzeba będzie uczynić prawdopodobnie, bo mamy tego sporo. Trochę złomku i tak dalej. No. Nie wiem, ile złomku mamy tutaj. Zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.